A oto kolejny odcinek Anny. Dobra, ja się tutaj śmieję, ale tu jest poważna sytuacja teraz, bo słyszymy cały czas płacz jakiejś kobiety, ale nie możemy się do niej w żaden sposób dostać. Mało tego, jak się w pewnym momencie zbliżyłem do tych drzwi, to nasz bohater jakby się czegoś przeraził tak bardzo, no nie? Ale wcześniej jak podchodziliśmy, to się nie bał. Tak jakby coś też do tych drzwi podeszło od drugiej strony, bo wcześniej słyszeliśmy jakiś taki jakby stukot, nie? Dobra, tu jeszcze nie byliśmy. Znaczy tu niby byliśmy, ale się jeszcze tutaj nie rozglądałem. Zwróćcie uwagę na te wnęki. Ciekawe, czy one mają jakieś znaczenie. Po co takie wnęki były kiedyś w domach robione? Kałuża to już wiemy. Nie mam pojęcia, skąd się to wzięło i to mnie niepokoi. Nawet nie widzę dna. Koło. A, tu taki mechanizm jest, zobaczcie. Łańcuch. Łańcuch powiązany jest z jakimś mechanizmem. Czy to jakaś studzienka taka domowa? Chyba nie. Nie wydaje mi się. Miękkie korzenie tu są. Korzenie. Wydają się miękkie i łatwe do przecięcia. A po co mi korzenie? Coś tam było o naprawie piecyka. Gdybyśmy w przyszłości potrzebowali faktycznie tego ognia, to możemy użyć na przykład korzeni, żeby tam napalić. No nie? Spróbujemy je jakoś pozyskać. Ten marny nóż nie wystarczy, żeby przeciąć gałęzie. Okej, okay. No tak sugerowali, że takie miękkie. Potrzebuje czegoś mocniejszego. No dobra, rozejrzymy się za czymś mocniejszym w takim razie. Patrzcie. Otwór w ścianie. Zwykły prostokątny karb. Na jego środku znajduje się mała dziurka, która przepuszcza słaby promień światła. Okej, okay, po prostu zapamiętajmy, że coś takiego tutaj jest. Takie pomieszczenie. Kałuża? To są takie kubki kamieni, podobne do tych, które widzieliśmy na zewnątrz. Ale nie, tutaj tylko ta kałuża niby jest. Za ścianą jest to pomieszczenie, gdzie płacze kobieta. Nie da się ukryć. Dobra, słuchajcie. Ostatnio z tego piecyka, w którym ugasiliśmy ogień, pozyskaliśmy klucz. Tylko tu trzeba uważać na te drzwi. I tym kluczem otworzyliśmy te oto drzwi. Ja tu spróbuję wejść. Zobaczymy, co to będzie. Musimy ze... Chodaki takie drewniane. Czyli trepy to są chyba, nie? I możliwe, że tu je wytwarzano. Zobaczcie, masa takich drewnianych wycinków. Podstawa na ciężki nóż. Ta ławka była przeznaczona do cięcia drewna. Jej ciężkie ostrze było bardzo dokładne. To może tym te korzenie... O, nóż z haczykiem tu jest. Mamy go. Mamy nóż. Hak? Też mamy. Narzędzie. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? A to jakiś inny głos teraz, taki męski bardziej. Wcześniej słyszeliśmy głosy kobiece i to nie mam na myśli tego płaczu, tylko po prostu on czasami słyszy głosy, ten nasz bohater. Topór. Dobra, wezmę topór i jest jeszcze młot. Ale młota nie wezmę. Czyli okej, okay, będziemy się specjalizować w walce toporami, jakby coś. I madło. Czyli no, z tą walką toporami to był żarcik w ogóle, nie? Bo ja wiem, że niektórzy to wzięli na poważnie. Ja czasami czytam te komentarze, to jestem przerażony, jak ludzie potrafią na poważnie coś brać. Dobra. I madło. Pamiętajcie, że tu jest i madło.
Może to się do czegoś przydać. Tego młota nie wezmę. O! Kościana rękojeść. Kościana rękojeść. Za siedmioma górami i niedaleko baśni. Tu spoczywa wieczność, którą obiecałam ludzkości. Znowu głos kobiecy słyszy ten nasz bohater. Jedno z okien takich zaryglowanych, które pewnie widzieliśmy od drugiej strony. Tutaj była jakaś chyba wytwórnia tych trepów, no nie da się ukryć. Dom domem mieszkalnym, ale jeżeli chodzi o zarobek, to tutaj chyba zarabiali na tych trepach właśnie. Dobra, trochę nam rzeczy wpadło, nie? Mamy jakieś narzędzia, hak, narzędzie, topór, to te gałęzie pewnie, znaczy te korzenie jakoś tam odetniemy. Nóż z haczykiem, ostrze noża. Ostrze noża i kościana rękojeść. Te dwa kawałki pasują idealnie. Właśnie skonstruowałem swego rodzaju nóż rytualny. Oni nadal istnieją. Są wewnątrz mnie. Kurde, ja te głosy tu normalnie słyszę, nie? Zaraz, czy coś w dzienniku tutaj zapisaliśmy? A, ktoś wrzucił klucz do niedawno rozpalonego ogniska, no to już wiemy. Ale czemu? Żebym nie mógł go znaleźć? Żeby coś przede mną ukryć? Anno, czy to ty? Poskładałem nóż rytualny. Nie wiem skąd pochodzi, ale jestem przekonany, że jest starożytny. Najdziwniejsze jest to, że kiedy złożyłem ostrze, zareagowało ono na ciepło mojej dłoni. Albo ci się wydawało. Nasz bohater jest historykiem, nie? To już ustaliliśmy. Dobra. Spokojnie. Dokumenty. Jakąś książkę znalazłem. Taką. Bohater minął szczęki potwora i jego oczom, tak jak przewidziała czarownica, ukazał się zaczarowany zamek. Jego ściany były wykonane z kamienia lśniącego i gładkiego niczym ostrze zabójcy. Jego wieże tonęły w chmurach, a ogromne wrota były ozdobione strasznymi złotymi kułami. Bohater chwycił za kołatkę, srebrny pierścień znajdujący się w szczękach złotego lwa, i z całych sił uderzył trzy razy. Szczęki lwa zadrażały i lew huknął, nie wypuszczając z zębów kołatki. Kto ośmiela się zakłócać mój sen? Oto ja i rozkazuję ci przepuścić mnie, odpowiedział dzielny bohater. Miej śmiałość włożyć ręce między moje kły i wyciągnąć z nich pierścień. Tylko wtedy cię przepuszczę. Dlaczego po prostu nie otworzysz ust? Nie mogę pozwolić, aby pierścień upadł. Bohater wyciągnął srebrny pierścień z ust lwa i uświadomił sobie, że jest to wspaniała korona przystrojona szlachetnymi kamieniami. Włóż ją na głowę, tylko wtedy mogę słuchać twych rozkazów. Bohater założył koronę na głowę i rozkazał. Lwie, otwórz rygle. Wtedy lew wyskoczył z wrót, a bohater mógł zobaczyć jego ciało. Magiczne zaklęcie uwięziło w drzwiach wspaniałą bestię, wielką jak byk, a za nim ukazał się błyszczący srebrny miecz przyczepiony do dwóch złotych łańcuchów. Lew rzekł: tylko krew śmiałka może namaścić ten miecz i uwolnić go z jego okowów. I zadrapał bohatera tak, że jego pierś zaczęła krwawić. Bohater wysmarował swoje ręce w krwi i namaścił nią miecz. Miecz wysunął się z łańcuchów, ale nie dał się złapać. Rzekł: tylko bransolety mocy mogą mnie usidlić. I wtedy bohater usunął zasuwy z drzwi i mógł zobaczyć, że są to dwa ciężkie złote mankiety, które pasowały na niego idealnie. Umieścił je na swych nadgarstkach i pochwycił miecz. Wtedy z mieczem w dłoniach i z koroną na głowie załomotał we wrota trzy razy, rozkazując im w imieniu władcy otworzyć się. Zawiasy przekręciły się, otworzyły się ogromne wrota, a dumny lew pokornie się ugiął, rzecząc: proszę panie, moje plecy są do twych usług. No, taka historia. Ciekawe, czy jakieś znaczenie będzie miała. Pamiętajmy o tym.
O wszystkim trzeba tutaj pamiętać. Nóż rytualny mamy, jejku, normalnie, co tu się dzieje? Dobra. Czekajcie, co my możemy zrobić? Musimy się dostać tam do tej płaczącej kobiety pewnie. To jest taki intuicyjny punkt zaczepienia. Chyba nic tutaj nie ominąłem, co? A, jest szuflada jeszcze jakaś. O, i ta jest otwarta. Znaczy, można ją otworzyć. Alchemia i taumaturgia. Taumaturgia, jakby ktoś nie wiedział, to jest zdolność do czynienia cudów, coś takiego, nie? U magików. Coś tu jeszcze jest, jakieś ołówki, ale tego chyba nie wezmę. Dobra, coś wziąłem znowu. Ta taumaturgia i alchemia, tak? Alchemia i taumaturgia. Jakiś srebrny proszek wypadł z księgi. Zatrzymam to. Jakiś proszek, pamiętajmy o tym, później zobaczymy. Dobra, przeczytajmy to. Spośród wielu substancji, które na początku omówiliśmy, jedną z najważniejszych jest elektrum. Połączenie złota i srebra, które w przyrodzie występuje w kopalniach Azji Mniejszej, w krainie przez starożytnych Rzymian zwanej Lidią i które może zostać uzyskane przez mistrza w swoim fachu o rozległej wiedzy na temat alchemii i złotnictwa. Elektrum to substancja zdolna do ujednolicenia i zmaksymalizowania właściwości złota i srebra. Powstała drogą uroczystego połączenia zdominowanego przez słońce metalu z mroźnym rycerzem księżyca. Elektrum, błogosławiony syn tego uroczystego zjednoczenia, to bardzo elastyczny metal o bursztynowym kolorze, który posiada, poza wieloma innymi znaczącymi darami, silne właściwości oczyszczające. Tym samym elektrum, jeśli zostanie wykorzystane przez kogoś o dostatecznie silnej woli, zdolne jest do usunięcia zła i zaklęć. Istnieje historia zapisana w starodawnym manuskrypcie przetłumaczonym z języka chińskiego na arabski o starej, mądrej kobiecie, która za pomocą lśniącego bursztynowego dzwonka potrafiła odpędzić chorobę u każdego, kto przez całą noc słuchał jego przyjemnego dźwięczenia. Manuskrypt nie mówił bezpośrednio o elektrum, ale opis dzwonka lśniący i bursztynowego koloru nie pozostawia wątpliwości, że był to dzwonek zrobiony z elektrum, a nie jakiegoś przeciętnego, acz wspaniałego stopu, bowiem tylko wibracje w pełni naturalnego elektrum wywołują to samo oczyszczające działanie, co sproszkowane elektrum rozplone w powietrzu drogą chuchnięcia czy światła i wzmacniają je do tego stopnia, żeby wyeliminować chorobę. Zobaczcie, jakie strasznie długie zdanie, no nie? Użycie sproszkowanego elektrum rozplanego przy pomocy chuchnięcia czy światła opisywano w różnych ważnych źródłach. Te same źródła opisują znajdujące się w starożytnych świątyniach studnie, na których teraz suchych dnach osiadło sproszkowane elektrum. Starsi świadkowie opowiadają o rytuałach wykonywanych przez starożytnych w celu oczyszczenia tychże studni. Używali do tego zapalonej pochodni z cedrowego drewna oraz konopi nasączonej wonną żywicą, które to następnie opuszczali do studni, uprzednio obficie posypując rozżarzony płomień szlachetnym proszkiem elektrum. Ponieważ starożytni kierowali się przesądami, a nie nauką metafizyczną, materiały używane w rytuale dobierali z niezwykłą starannością, a samemu rytuałowi towarzyszyły monotonny śpiew, modły i zaklinanie. Lecz my, ludzie współcześni, wiemy, że właściwości oczyszczające pochodziły od samego elektrum. Dlatego wystarczyły rozpylić proszek przy użyciu jakiegoś źródła światła w pobliżu lub nawet w studni bądź misce, która ma zostać oczyszczona, aby usunąć z niej nieczystości. Mamy to elektrum, to ten proszek niby co wypadł z tego? Czekajcie. O, coś odnotowaliśmy. Mamy proszek elektrum. Kurde, ja tutaj zaraz zostanę jakimś potężnym magiem, jak tak dalej pójdzie. Co on zapisał w tej swojej... Zaraz, momencik, ja to wszystko muszę ogarnąć. Znalazłem trochę elektrum w domu. To stop złota i srebra, który zgodnie z tym, co napisane w książce, posiada znaczne właściwości oczyszczające. Tekst twierdzi, że moc elektrum można rozprzestrzenić w powietrzu dzięki specjalnym rytuałom.
Nie umiem sobie wyobrazić, jak to mogło się tu znaleźć, ale chyba nic mnie już nie zdziwi. No to raczej. A widzicie, coraz więcej mamy rzeczy, coraz więcej danych, coraz więcej obiektu obejmujemy tutaj umysłem i na pewno to wszystko rozpracujemy prędzej czy później. Czemu ja tu nie mogę przejść? Okej. Okay. Bo tu w ogóle, a tę lampę mogę wziąć? Bo jedną mamy, ale... Tu jest ta podstawa na nóż. Dobra. Spróbujmy te korzenie pozyskać. To się pewnie może przydać prędzej czy później. Musimy mieć jak najwięcej rzeczy, które nam tutaj oferują, które nam właściwie sugerują. Znowu coś tu było. Ja tam nie podchodzę już, bo nasz bohater panikował. Ja to ja, ale musimy na naszego bohatera uważać. Ja to bym tam się temu przyjrzał jakoś dokładniej. Zresztą znacie mnie. Gdzie były te korzenie? A tutaj to stąd przyszliśmy, nie? To są drzwi główne. To jest ta chusteczka, pamiętamy, jakiś wazon. Tu się... A może się teraz dostaniemy? Co to był za dźwięk? Może tym toporem, znaczy tą siekierką jakoś to rozwalimy. Nie. Nożem? Nie. Jakieś narzędzia mamy. Czekajcie, tutaj zaraz. Nóż z haczykiem? Za wytrych nie zrobi. Narzędzie. Kłódka jest zbyt mocna. Potrzebuje czegoś dłuższego, by zrobić dźwignię. A? Dobra, czyli będzie to trzeba podważyć pewnie. To nic takiego tu nie mamy do podważenia, no bo wątpię, że... Wątpię, że chodzi o jakąś tę gałąź. A czekajcie, już tej gałęzi nie mam? No nie mam, ona się tam chyba złamała, jak wyciągaliśmy to ostrze do tego noża rytualnego, no nie? No dobra, ale to musimy znaleźć coś do podważenia, to przy okazji. Spróbujmy pozyskać te korzenie, może co? Jak ona tutaj płacze cały czas. Miękkie korzenie, no to... To tą siekierą naszą, tym toporkiem... Topór to jest, tak, uwaga. Nie jestem ekspertem, to zajmie trochę czasu. Aha, dobra. Zatrzymam korzeń, który właśnie wyciąłem. Niech to diabli, moja noga. Znowu męski głos. Może to głos naszego bohatera, jakieś wspomnienie z przeszłości? Może on tu mieszkał, tylko że tego nie pamięta? Znaczy, może nawet nie mieszkał, ale tu przybył kiedyś. Może tu poznał tę Annę całą? Mamy te korzenie. Ciekawe, czy to do tego piecyka nie będą potrzebne. Tu może coś będzie... O! Zniszczone deski. Patrzcie. Coś tu może jest schowane gdzieś. O pieczęciach i ich użyciu. Coś wziąłem. Odsunę się od tych drzwi. Podejdę do światła, żeby nam się łatwiej czytało. Chociaż i tak mamy latarkę. Zobaczmy o tych pieczęciach. Tu jest o tym elektrum, to wiemy. Na razie nic nowego nasz bohater nie zapisał. Musimy mieć jak najwięcej informacji o pieczęciach i ich użyciu. Zatem pieczęcie, jeśli zostały stworzone i odpowiednio umieszczone na drzwiach... Ale patrzcie, w ogóle ten sam symbol, co tam jest na tych drzwiach, nie? Zatem pieczęcie, jeśli zostały stworzone i odpowiednio umieszczone na drzwiach, w wyjaśniony wcześniej sposób, uniemożliwiają otwarcie drzwi każdemu, kto nie pojmuje rytuału potrzebnego do zniszczenia mocy i stopienia pozamaterialnych więzów, dla których pieczęcie są kłódką. O, tu może będzie opis, jak mamy przełamać magiczną pieczęć i otworzyć te drzwi, co? Może ta kobieta tam została uwięziona za pomocą magii, albo jej duch może. Może to ta Anna cała, ja tu nic nie wiem. Dobra, zobaczmy. Jest to rodzaj testu, w którym sprawdzana jest determinacja, wola i inteligencja każdego, kto próbuje je złamać.
W ten sposób tylko godni skarbnicy wiedzy znajdującej się za tymi drzwiami będą dopuszczeni do niej, a jedynie wspólne użycie siły i inteligencji będzie kluczem dostępu do skarbów i tajemnic. Pozostała część tej księgi przedstawi sposób wytapiania pieczęci wraz z rytuałami i niezbędnym wyposażeniem. Wiele będzie już wiadome dla tych, którzy posiadają wiedzę z praktyk alchemicznych oraz pojmują związek pomiędzy materią a formą. Ale chcemy pomóc tym, którzy w tych kwestiach nie posiadają wiedzy, aby było to punktem wyjścia dla tych, chyba powinno być, dla tych, którzy również chcą w praktyce zastosować silniejsze zaklęcia i rytuały. Do opisania pozostaje pieczęć zwana pieczęcią pięciu oczu. Oto to, co nas interesuje. Ponieważ rozpoznać ją mogą osoby znające magię i zaklęcia, jest to jedna z najpotężniejszych pieczęci, jakie można napotkać. Reprezentuje ona najwyższy test wartości i wiedzy dla osób próbujących ją usunąć, bowiem jej przeznaczeniem jest strzec tajemnicę gatunku, który wzbudza największe współczucie u osób cnotliwych. Ktokolwiek posiada na tyle odwagi, żeby podjąć się tej próby, będzie musiał wykorzystać symbole najgłębszych esencji i być gotowym na poświęcenie kilku rzeczy. W istocie, po połączeniu noża ceremonialnego z najbardziej rafinowaną substancją ognia, jak to wcześniej zostało opisane, osoba pragnąca wykonać rytuał będzie musiała użyć noża na sobie, aby upuścić krew do niezanieczyszczonej wody, aby powstał swojego rodzaju most łączący żywioł gorąca i suchoty z żywiołem zimna i mokrości. Widzicie? To mamy już nóż rytualny. I trzeba go połączyć z najbardziej rafinowaną substancją ognia. Czyli pewnie trzeba będzie ten nóż sobie rozgrzać. Może dlatego w tym piecyku będziemy musieli znowu napalić. I będziemy musieli upuścić krew do niezanieczyszczonej wody, aby powstał swojego rodzaju most łączący żywioł. No. Ważne jest jednak to, w celu ustabilizowania połączenia, aby obecne było źródło światła słonecznego, ażeby mogło skąpać wodę swoimi promieniami. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, pieczęć ulegnie roztopieniu, a ukazany obraz kandydat będzie mógł ujrzeć tak, jakby był obecny w nim samym, jak to zwykle bywa w przypadku tego rodzaju pieczęci, kiedy wstępny rytuał zostanie wykonany poprawnie. W przypadku pieczęci pięciu oczu należy pamiętać, że jej przeznaczeniem jest powstrzymywać źródło dotkliwego bólu i cierpienia. Śmiałek musi uznać ból matki i okazać współczucie i litość poprzez kontakt z twarzami niewinnych. Zgodnie z regułą pieczęć ukazuje niekompletny wizerunek, który uczestnik rytuału musi uzupełnić, ustanawiając połączenie ze światem materialnym przy użyciu rzeczy możliwych do znalezienia zewnętrznie, w pobliżu miejsca, gdzie pieczęć została odnaleziona i które stanowią część tegoż miejsca. Ale patrzcie. Czysta woda ma być i to wszystko musi być obecne, musi być obecne źródło światła słonecznego, ażeby mogło skąpać wodę swoimi promieniami. Pamiętacie to? Tu, gdzie była ta dziurka w ścianie, ona oświetlała te kałuże, nie? Czekajcie, musimy się temu przyjrzeć. Patrzcie, jest światło słoneczne, jest kałuża, tylko że tu miała być czysta woda. Nóż rytualny mamy, chyba że czysta woda, wszystko jedno, może możemy wziąć wodę z manierki, bo mamy, no nie, to raczej czysta z tego strumyka była, zwłaszcza że tam był opis, że ona jest czysta. Czyli zakładamy, że tak, że mamy czystą wodę, mamy nóż rytualny, moglibyśmy go rozgrzać w tym piecu, wziąć trochę swojej krwi na czystą wodę w promieniach światła. I niby w jakiś sposób możemy tę pieczęć próbować złamać. Może o to chodzi. Czekajcie, ja spróbuję użyć tych korzeni w tym piecyku. Tylko, że jak to naprawić? To może być problem. Zniszczony piec. Czekaj. Wtedy mieliśmy tego... O, miękkie korzenie. Najpierw muszę naprawić piec, ale widzicie, one będą do tego pieca. Czyli już mamy... jakiś punkt zaczepienia.
nóż rytualny. Krew od siebie. Ale dziwne, nie możemy tego noża rozgrzać na przykład na świeczce jakiejś. Znaczy ten rytualny, tak? Nie, no musi być ten symbol. A zapalniczką? Na ostrzu pojawił się wizerunek węża. O! Czyli nie musimy rozpalać w piecyku. Przynajmniej nie do tego rytuału chyba. To olać piecyk póki co. Dobra, jeszcze raz. Jak jest ten nóż teraz opisany? Ma, zobaczcie, taki symbol węża ma. Rozgrzany nóż rytualny. Dobra, póki jest rozgrzany. Jak to było? Że musimy upuścić krew na czystą wodę w promieniach... Co to był za dźwięk? W promieniach światła słonecznego. Po co to jest tutaj? Dobra, spróbujmy. Tylko ten otwór w ścianie, tak jakby tu coś trzeba było jeszcze zrobić, no ale... Dobra, jest światło słoneczne. Teraz pytanie... Jak ja mogę... Zaraz, mam się dźgnąć? Ja. Jak to upuścić? Manierka pełna wody. To może my tutaj gramy Jezusem, no nie? Jakąś część wody wylaliśmy do tego piecyka, żeby ugasić ten ogień, a cały czas mamy pełną, znaczy manierkę pełną wody, nie? Ale nie wiem, nie mogę... Czekajcie, czekajcie, spokojnie. Tutaj na pewno mamy... Jeszcze raz. O pieczęciach i ich użyciu. Po połączeniu noża ceremonialnego z substancją ognia to mamy. Jak to wcześniej zostało opisane, osoba pragnąca wykonać rytuał będzie musiała użyć noża na sobie, aby upuścić krew do niezanieczyszczonej wody. Może tutaj, jakoś po prostu do kałuży, ale no to na pewno nie jest niezanieczyszczona woda. A może... czekajcie. To po to mamy to. Tam było... Ja. Nie, weź to opuść. Jeszcze raz. Oczyszczające właściwości to miało mieć, tak? I to nie tylko usuwające, znaczy do usunięcia zła i zaklęć, ale tu gdzieś było dalej o oczyszczaniu wody, tam studniach i tak dalej, no nie? Te same źródła opisują znajdujące się w starożytnych świątyniach studnie, na których teraz suchych dnach osiadło sproskowane elektrum, to tam, ale nie, czekajcie, o! O, opowiadają o rytuałach wykonywanych przez starożytnych w celu oczyszczania tychże studni. Używali do tego zapalonej pochodni z cedrowego drewna oraz konopi nasączonej wonną żywicą. Kurde, skąd ja to wezmę? Te deski, nie, bez sensu. Które to następnie opuszczali do studni... To pewnie taka studzienka tu jest. Będziemy musieli opuścić... Ale nie wiem, to jest jakoś połączone z tym? Bo patrzcie, światło słoneczne niby na te kałuże tutaj, niby te kałuże oświetla. Gdybyśmy ją oczyścili za pomocą tego elektrum, tak jak jest to opisywane w tych księgach... A czekajcie, ten hak tutaj... Momencik... Hak? I co, lampę? Momencik, bo tam oni mówili... Jeszcze raz, czekajcie, mam trochę pieczęcia. Znaczy tak... Starożytni używali do tego cela... Do tego celu zapalonej pochodni z... cedrowego drewna oraz konopi nasączonej wonną żywicą. I posypywali to
tym elektrum. No my nie mamy takich rzeczy, ale mamy lampę. A, to przecież. Co? Zapalimy to? A elektrum też? Ej, no chyba... Tak, patrzcie, zadziałało. Ale fajnie. Lampa z elektrum. Światło jest białe i czyste. Uwaga. Jest coś zapisane w księdze. Kałuża. Nie mam pojęcia, skąd się to wzięło i to mnie niepokoi. No tutaj się ten napis nie zmienił. Nawet nie widzę dna. No ale coś tu się porobiło. Czy ta kałuża została oczyszczona? Chyba tak. No jest teraz taka przejrzyście czysta ta woda. Ej, słuchajcie, musimy odcinek kończyć, ale się wciągnąłem w tę gierkę. Naprawdę się wciągnąłem, wam powiem, pomimo, że to taka starsza gra jest, ale... Znaczy, okej, to nie jest jakaś tam zasada, że starsza gra to musi być gorsza. Ale wiecie, horrory akurat te nowe, ze względu na lepszą grafikę, te efekty cieni i tak dalej, to jednak tak fajniej klimatycznie wyglądają, a tutaj mi się to podoba ze względu na ten klimat opisów z tych ksiąg, że to tak fajnie się układa, trzeba to wykorzystywać. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom, odnaleźć starożytną i dobrze zachowaną książkę w takim miejscu jak to. Jednak jej zawartość zaniepokoiła mnie. Tekst opisywał sposób, jak usunąć magiczne pieczęcie przy użyciu krwi. Napisano w nim, że należy nalać trochę krwi do przejrzystej wody, tnąc siebie rozgrzanym nożem rytualnym. Magiczne pieczęcie? Krwawe rytuały? To jakieś szaleństwo. A jednak mam wątpliwości. Czy powinienem wszystko porzucić, czy zostać i rozwikłać tę tajemnicę? Zadziałało. Nie wiem jak, ale zadziałało. Elektrum rozprzestrzeniło się w wodzie, oczyszczając ją ze skażenia. A więc te legendy to coś więcej niż tylko przesądy. A, jesteśmy na dobrej drodze. Dobra, słuchajcie, ja tu kończę odcinek. W następnym odcinku w takim razie, skoro mamy czystą wodę, mamy nóż rytualny rozgrzany, będziemy próbowali się dźgnąć nożem w tym świetle słonecznym. Żeby upuścić troszeczkę krwi do tej wody, zobaczymy, czy coś się porobi z tymi pieczęciami. Tak jest plan na następny odcinek, a tymczasem ja was żegnam. Trzymajcie się, na razie.